Również. Poszło. Ja też. Witam wszystkich w Sosnowcu! Z tej strony kapitan Brady, a ze mną jest farmer Admiros Pararos! Farmer Siemanko. Kraka i Yo. farmer Furman! Dzień Dziecko, dobry, farmer jestem Furman! Już się zajął nie rób rolnictwem! tego. Jestem asasyn. O nie! Gdzie on jest? O nie, ty farmer Nasza Furman! co? Zaraz idę Tam do jest! ciebie! O Ty nie kurde, możesz jak tak wysoko. żyć! Nie Skacz! 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 Puf. Ej! Ej! Nie wiem, czy wiecie, ale rolnicy to mają bardzo wytrzymałe nogi. On jest dobry, bo farmerzy to wytrzymają. Dobra, no ja w każdym razie. Te nogi. To tak, zaczynamy naszą działalność w Sosnowcu, tak się nazywa miasto, w którym się rozbiliśmy. Idealnie po prostu wpasowane. Ej, można w kilka osób jeździć. Wow. Nie, chyba można nie. sobie wsiąść na ten, na A pakę. Może na pakę wsiąść? Co to no jest? Dawaj, jedź. Dobra. Pyk, paka podpięta, jedziemy na pole. Dawaj. Żajcie jeszcze ja! Ej! Jedziecie? Nie jedziemy razem z tym. Jedziemy na pole. Musimy biec za traktorem. Dobra, to udawajmy, że wszystko działa. A tu trzeba pole zaorać, no nie? Nie, ty zaorany już, trzeba skosić. A tu trzeba zebrać, skosić. Trzeba zebrać, kombajn. No. Ale co będzie zbierało do tego mojego, dobra, nie? Ogólnie, no chyba zbierało. Nie, będzie zbierało do środka. To nasz pierwszy dzień na naszej farmie. Tak, ja będę musiał jechać tak. obok kombajnu. Zostajemy wiesz. Najlepszymi rolnikami od dzisiaj. I zbierać. Tak jest, dokładnie. Ja cię kręcę, ja tą grę trochę podgłościł, bo jest teraz mega cicho. Dlaczego nie można ja mam robić 20%. Kto kombajnuje? Dobry. Ja mam 10, jest ok. Kto będzie kombajnował? Ja będę. Hops. Dobrze. Kombajn. To wysuń dobra. Dramie. Teraz robisz tak. Co musimy zrobić w Sosnowcu, to musimy się jakoś rozwinąć. Rozłóż kombajn. Słuchajcie. Co? Zaraz, bo to nie jest takie łatwe. Najpierw trzeba, patrzcie, najpierw trzeba przyłączyć, hops, to trzeba przyłączyć, co nie? I później robisz tak, patrzcie, ty mogę sterować, co nie? Góra, dół. No. O, trzeba to sobie ustawić do kombajnowania odpowiednio. A tą rurę możesz wysunąć? Rurę, ale jest pusty, ale jest pusty zbiornik mam, gościu. To tak z ciekawości? Myszką, bo tam mam pokazane sterowanie, patrz. I teraz wezmę na przykład X, rozłóż kombajn. Nie wiem, co to robi, ale taki się podnosi. Ej, ty masz szybę jakiś. Ej, otwórz to. Ten X. Czekaj, muszę zmienić narzędzie, hops. O, faktycznie, dobra, no dawaj, rób te pole. Czekaj, zaraz zrobię, bo to nie jest takie łatwe, muszę zacząć. H zatrudni pracownika, dobra. Co? No i dawaj. Ej. Aha, i sam ci jeździ. Dobra, no. To będzie dobry początek. Tak, teraz sobie ręce zakładam i i sam jeździ. A ja to muszę jeździć i łapać tu wszystko. Łap. Chociaż nie, poczekaj. Ale Admiros, ty musisz mu płacić. Haj, straciłem. Wiem, już go wyłączyłem. Schowaj rurę. Nie chowaj rury, właśnie dobrze, że jest wysunięta. Nie no, przecież mogę napełnić zbiornik i dopiero... Ale dobra. Możesz mi sypać to, ale... co ja dobra. Będę jeździł. Dobra, dawaj. No to jedziemy. Uwaga, jadę. Będzie musiał zbierać to. Hops. Taka będzie łatwiona. Pyr. Co to za omijanie? Nie zatrzymuj się. Jak to się ominęło? Dobra, poczekajcie. Wycofuję. O nie. Jeszcze raz. Ej, ale to sianko trzeba by pozbierać z tyłu. Ktoś ma pomysł czym? To później. Paczkowarką później. Dobra, nie. Realizacja. Co za akcja, ja cię kręcę. Poczekajcie. To się wszystko kameruje. Ja to pogiatam nogami. Będzie lepiej. Więcej wejdzie. Patrz, ominęło się trochę. Admiros, tak? A ty nie masz tam tempomatu na trójce, dwójce, jedynce? Mam. To ustawmy sobie tę samą prędkość, będziemy zasuwać. No dobra, ale musimy się... Nie, skręcaj jeszcze, dokoś do końca, bo tam został rolnik. Znowu pomijane, no. bo się omija samo jakoś, czekaj. Jestem najlepszym farmerem, ja się znam na tym, dobra, trochę. Ja poczekaj, plaga, bo tu będzie leciało, czym odjechałeś, patrz. Ja w ręce pozbieram, dawaj. Działem. Dawaj. Zbieraj. Zbieraniem tego proszę, tam został. Panie, poleciało. Poleciało do tego, do a, bo to nie... pewnie. Tak, bo to... Czekaj, tam nie mam pojęcia. Bo to kultywator jest, on ci to od razu zaorze chyba. Nie. Jak zaorze? Przecież z tego zrobisz paczki. Paczki Admiros, słomy i będziesz miał... No dobra. Pojedź tutaj, nie orze. Radzi sobie tak, zaufałem, wiesz, do mnie podjedź. Ale to się ora przecież w koło tak trochę. To jedziemy równo. Ale ja muszę jakoś być z boczku, nie? Dobra. Stroni! Traktor jedzie! O, Radzi, nie! To dzień dobry! Co ty robisz? Dawaj sobie ten pomad włączymy. Dobra, ale poczekaj, ustawmy się równo. Kurwa, moje pole. Ale tak przed polem, co nie? Żeby nie było. Jestem najlepszym operatorem pola.
Admiral, wiesz, że ty będziesz musiał nas wszystkiego nauczyć, bo my jesteśmy twoimi pracownikami, co dopiero zaczynają dobra. Dokładnie, ja jestem na stażu dopiero. Ile sobie ustawisz tempomat? Jedynka, dwójka, ustawmy na 20 na godzinę, tam 20? W rogu ci się zmienia. Dobra, nie no, wiem, pikasz trójkę i odpali. O, już odpaliłeś? Odpalam, leci. Opuśćmy to. Ej, a na pewno masz 20? Tak, mam 20! Nie tu! Bo plony! Właśnie sprawdzam! A do czego? Aha! Nie, twój chyba. Mam 9 km na godzinę, tempomat mam 20. Aha, on nie może szybciej jechać. No, dokładnie. Ja sobie ustawię też. A poczekaj, weźmy. Dobra, furman, wiesz co, my musimy. Pojadę ręcznie. Nie, 9 mogę, 9, nie mogę. No, musisz niestety. Dobra, ale kurde, a ja mogę ustawić na 9, nie? Tak, a to co jest założone na to drugie tło? To ja sobie kręcam. Dobra. A to są jakieś znaki zapytania, poczekaj, zobaczę. Nasiony, jeśli masz nieco wolnych środków, w tym miejscu możesz napełnić swoje maszyny do zasiewów. Tutaj na XD. Dobra, to ustaw sobie plaga na 9, a na coś odpalone, leci. Mój też leci. Muszę cię dogonić troszeczkę, 10. Tak. Jak wam widzę, bardzo dobrze. Ej, weźcie może ten, spaczkujcie to, bo to trzeba zrobić z tego belę, co nie? Tylko nie mamy czym właśnie. Ale to musicie poszukać. Ogólnie Admiro zawsze był mistrzem pola, więc od wielu. Tak, ja mieszkam na wsi, bo mieszkam na wsi. Niestety my nie wiemy, Admiro, musisz nas nauczyć, jak to się robi, wiesz? Ej, Admiro, wciśnij kołom na klawiaturze. Nie. Co to znaczy? No dobra. Admiro. Byś nam wyjaśnił może o co się stało? Nie. Bo stało się, nie tak. Wow. Włącz osłony, teraz jakoś inaczej to się... Ej, z tego się robi taka sieczka. Ej, to a nie możecie to zebrać nie. Tutaj plonów z tego drugiego pola? Poko słony. To nie nasze. Nie, no to nasze. To, ja to też jest nasze, to też jest nasze, ale to jest co innego. Ale to jest co innego. Pole, czy to jest nie, chyba trzeba wykupować, mam póki co jedno na pewno. Dobra, widzowie nam napiszą w komentarzu. Bo ta 19 jest na zielono, tak? To jest nasza. Ej, kurde! Ej, przecież te pole to nigdy my nie skusimy go. Przecież to trwało wieczno. Spróbujcie wyzbierać z pola te siano. No, ręcznie może. Czekaj. Ale nie macie tam ty maszyny? Ej, no nie, jeszcze nie mam maszyny. A ja też chcę teraz trochę pojeździć, daj mi trochę dobra, pojeździć. No to wsiadaj. Dobra, ty wsiadaj, ja cię nauczę obsługiwać. Właśnie, musisz mi nauczyć, jak się to obsługuje. Masz po lewej stronie wszelkiego rodzaju poradniki. Czy ja mogę wsiąść też? Nie mogę, ja już ich nie widzę. Pod G zmieniasz urządzenie. Więc jak siedzisz, to wystarczy, że wciśniesz B, wtedy uruchomisz kombajn i jedziesz. Jedynka, dwójka zwiększasz i zmniejszasz prędkość na tempomacie. Poczekaj. Jedynka, dwójka zmniejsza, tak? A gdzie jest mój prędkomat? Ty jedź po prostu na W. Dobra, po prostu jedź na W. Na początek jedź na W, to będzie dobre. A ja spróbuję znaleźć maszynę. Pa. Wow! Jaka współpraca. Jesteśmy mistrzami pola. Dobra. Nie spodziewałem się. Zaraz tam, gdzie można sypać to ziarno. O, dobrze, bardzo dobrze. Jak coś, to służę pomocą. Tylko, że my potrzebujemy teraz paczkowarki. No, a co to jest paczkarka? Siano złapać. Ona robi te siano i robi z nich takie sześciany. Dobra, bela. No, to też. Ale to chyba trzeba kupić, wiesz? Też mi się tak wydaje, chyba nas po prostu nie stać na to. Okej, dobra, wciśnijcie P, tam jest sklep i tam można kupić różnego P. O, są! Tylko, że my póki co mamy zero. Zero mamy. Zbieranie ziemniaków, zbieranie bułgaraków cukrowych. No, widzisz, jakie fajne rzeczy. Ogólnie, Admiroz, wiesz co, ty będziesz musiał nam zrobić całą taką lekcję pola, co nie? Bo ogólnie. Jak ja się nie znam na tym trochę. No, przecież ty jesteś polowym człowiekiem, cały czas. Dobra, co kurde? Nie, właśnie wręcz odwrotnie, ja zamiast pracować na polu, to siedziałem przed komputerem. Ale Admiroz, będziesz naszym polowym. Piłę łańcuchową można, będziesz naszym polowym. Tak, bo tutaj można też zająć się wycinką drzew, co nie? I możesz sprzedawać drzewa. Ale gdzie tu pokazuje cenę? Ja pierdzielę. No, a ceny? Które to jest nie do zbierania siana? A trzeba zrobić wybierz i tam się później ma jakieś tam różne. A to nie jest. No, masz tam różne rodzaje tych. To nie jest ta przyczepa samozbierająca? To nie będzie to? Dobra, możliwe. Bardzo możliwe. Wiesz? Tylko trzeba chyba ten. A czym mówisz? A my mamy zero hajsu w ogóle. No właśnie, trzeba ktoś to zboże sprzedać gdzieś. Dobra, wiecie dobra, co? To jedziemy, chodźcie się spotkamy, kombajn, bo zaczęliśmy bardzo spontanicznie. Admiros, gdzie jesteś? Admiros, ty musisz nam po kolei wytłumaczyć, na czym polega praca na polu. Orka! Bo nie może być tak, że zaczynamy pracować i nie wiem, co robimy. Dobra, teraz jest... Mamy już zasiane, musimy całe te pole skosić, co nie? No. Tu w prawo. Później trzeba je chyba zakultywować, co nie?
Czyli to jest takie coś, że musisz A nie, poczekaj, zaorać trzeba. Zaorać trzeba później to. Potem musimy zebrać. Później na wóz zostawiamy to na zimę i na wiosnę siejemy nasionka. Ej, a może zrobimy jakąś przejażdżkę po mieście, co nie? Albo przejdziemy się przynajmniej na spacer. To rozładuj. No dobrze. Szkoda paliwa. Chodźcie, zobaczymy. Ej, tu w ogóle jakoś da się czas spowalniać. Ile zarobiliśmy? To zbiorę nic chyba. Nic. Różne produkty. Nie, bo tu się chyba ten nie sprzedaje, tylko tu jest nasze takie przechowanie. Tak, to jest nasze przechowywanie. Czyli możemy wsypać z powrotem. To gdzie chcecie iść? Centrum ogrodnicze, czekaj, gdzieś tu można. Centrum ogrodnicze. Nie wiem gdzie. Elewator zbożowy chyba. No wiecie co, ja bym ogólnie się przeszedł i pozwiedzał troszkę nasze miasto, ponieważ w Sosnowcu pewnie nigdy nie byliście. Nie wiecie jak wygląda Sosnowiec. Ej, auto jedzie jak w GTA, admin. Łap go! Łap go! Dawaj! Stać! Uwaga, blazi, uwaga! Wytrzymał się! Poczekaj, stój, robi. Nie, bo on ruszy! Trzeba zrobić napad, trzeba mu odpocząć. Dobra, to ja zostałem. To rób napad, ja zostałem. Rozjedź go ciągnikiem. Dobra, do przodu, teraz! Prowadź do miasta! Ty, bo jechał! Nie mogę się utrzymać! O nie, spadłem. Ja cię kręcę. Dobra, Bladi, chodź do mnie, patrz. Ej, a nie mamy jakiegoś takiego... Patrz, pokażę ci czym są te bele. Chyba nie mamy, wiesz, patrz. Jak zrobimy te siano, to taka jest maszyna, która robi takie kwadraty, co nie? Sześciany, albo takie, co nie? Beczki, belki. Jest napisane. A tu balon. Stosowanie słomy, tak? Siana. Jeśli dostanę nadwyżką siana lub słomy, możesz je umieścić w tym miejscu i trochę na nich zarobić. Tak. I później możesz na przykład użyć to, żeby zwierzęta miały gdzie srać. Bo one srają na to. No, ja myślę, można kupować zwierzęta? Można. Tak. Mamy tak. Tu chlew nawet po lewo. Naprawdę? Mamy już coś takiego. No, tam gdzie jest krowa na minimapie. Ja ci kręcę, ale to jest takie skomplikowane, że ja nie wiem, jak uprawy. Najpierw musimy hajs zarobić. Ej, może byście skosili to do końca te. A żeby pieniądze zarobić, musimy skosić. Chodź, znaczy nie, no bo Blady. Ale trzeba jeszcze to ziarno gdzieś sprzedać, nie? A, bo trzeba to a jak to zapełnić i sprzedać? Poczekajcie, zaraz wam to powiem. To trzeba no to sypać tam teraz. Nie, tam chyba... Gdzie ja, a może pojedziemy do miasta i na mieście się dowiemy? Zapytamy się kogoś. Na mieście trzeba dostać na pewno, to wiem, ale... Trzeba najpierw mieć ten jeszcze, dobra. Siano. Ej, a masz jakąś furkę może, którą po prostu możemy sobie pojeździć? A weno mi to nasyp i sprzedamy to. Chyba po prostu. Chyba nie ma. Może kupię taką furkę, taki jak to się nazywa? Rozpocznij napełnianie. Na przykład, po prostu. Pojazdy, zobaczmy. A to tutaj, dobra, spoko. No na przykład za 22 tysiące, no nie, no to trochę drogo. Poczekaj, może jakiś tani maluch będzie, czy coś takiego, żeby sobie pojeździć do pomieszczenia. Patrzcie! Możemy sprzedać, my mieliśmy w silosie siano, teraz trzeba je zawieźć. Znaczy zboże. Mam pełną pakę zboża teraz. No i teraz musisz jechać, tak, musisz jechać, co nie? No tylko gdzie masz dojechać? Tylko to jest pytanie, gdzie jechać? Na skup, no, wciśnij escape, co nie? No, escape. I tam powinno być coś takiego jak... Piekarnia, skład drewna... Elewator zbożowy. Ale jest jakiś wiejski elewator zbożowy. Może do piekarni? Do piekarni? Albo do Nie no. Do młynu. Chyba. A gdzie jest młyn? Prawo dół. Prawo dół, jest mój. Ej, poczekaj, czy my nie mieliśmy jeszcze jednego traktora? Oznacz miejsce. Mieliśmy. Bo nie wiem, gdzie on jest. Ej, to co, jechać do tego młynu? Nim jadę właśnie. To a poczekaj, wy możecie kosić dalej. Wszyscy razem pojedziemy. Tak? Tylko, że ja nie mam czym, to może ja kombajnem pojadę. Szkoda, że się nie da siedzieć gdzieś obok. Blad, nie idź kombajnem. Czemu nie? What the fuck? A wiecie, że paliwo wciśnij, oj, schowa... No właśnie. Paliwo? Tak. Później bo nie wiem, czy wiesz, ale rolnicy, jak to wszystko zaorają, to muszą później odliczyć sobie paliwo, bo paliwo jest drogie. No, bo dotacje dostają, nie? No, dotacje za paliwo. Nie. Fakturki trzeba zbierać, to są może na piechotę, wiesz? Pójdziemy zamiast ten. No tak, wychodzi najlepiej. Pójdziemy na piechotę, będzie oszczędniej. Ale po co ruszyłeś ten kombajn, jak mogliśmy dalej kosić, co nie? O, no właśnie, kosić do zbiornika może. Zanim ja obrócę, to wyskosicie kolejne, nie? Ale my chcemy miasto pozwiedzać, przynajmniej ja chcę miasto pozwiedzać. Ale poczekaj, powinniśmy mieć... Nie, nie, no my kurde nic nie mamy, naprawdę. Ale no nic nie mamy, musimy sprzedać coś. Dlaczego nie możemy łapać? Łatwy, kurde. Ej, dlaczego nie możemy łapać? Ej, panie, ten, stop. Ja chcę do miasta, podwiezie mnie pan? Gawaryś po polsze? Podwiezie mnie pan do miasta? Bo to Sosnowiec, nie to wiesz. To tak średnio ten. No właśnie, błaga, bo... Ej, kurde, zaraz zrobimy. Ej, admiros, szybko, przeszukaj. Palety. Dobra, to jest napad. Wiesz, proszę wysiadać. Ej, Admiros, można gdzieś tu kupić jakiś zwykły wóz, taki wiesz, do jazdy? Chyba nie. Nie mam pojęcia. Co ma auta zwykłe? Przecież pick-upa można mieć, no nie? Właśnie. Gdzie jest auto? Gdzie jest? Pojazdy są, to chyba to, co nie? No, weź tam, zobacz. Z drogi, kurde! Tylko, że one są strasznie drogie, 22 kafle? Marki. No. A może ciekawe, ile zarobimy? Na dzień. Pewnie w szybkie... Tylko to chyba wynająć. Poczekaj, młyn? Jak to wynająć? Jak to się wynajmuje? O! No. To chyba nie jest młyn. Poczekaj, ja to Bele, zaraz ładowarki najmę. Teleskopowe. Nie no, w tutorialu było więcej maszyn, a my tu nic nie ma. Jest wypożycz. Wstępny. Dwa razy kliknąć i później masz wypożycz.
Masz złoty jędzy. W ogóle możemy. O, jest pojazdy. Nie, mamy 20 kafli. 20. Gdzie? Ja mam 0. Ja też mam 0. Mamy. Ja mam w takim razie. Może ty jesteś jako hoster, ma. O kurde. Ja mam 0. A może to my jesteśmy oddzielnymi rolnikami? Każdy na siebie robi. Właśnie. Nie, w sumie nie, Dobra. Tak być. Poczekaj, cena podstawowa to 22 kafle. Poczekaj, ja to sprawdzę. Lani zejdź z ulicy, bo korek się robi. Dobra. Ustawienie kół, co to jest? Niech czekają. Dobra, ja to po prostu nie mogę. Nie, to nie tu. Masz, co za mało pieniędzy mam? Sam jesteś za mało pieniędzy. 22 kafle kosztuje, chyba nie mogę. Pójdźcie z nim. To go wypożycz. No właśnie, nie próbuję. Dwa razy kliknij na ten pojazd, jak już będziesz go miał. Tam jest wypożycz na dole. A jaki kolor chcemy tego pick-upa? Różowy. Dobra, fioletowy weźmy, bo nie ma różowego. Kolor obramowania jeszcze jest, to wezmę jakiś inny. Biały? Dobra, niech będzie biały. Dobra, stop. Dobra. No i jak to? Ja chcę to kupić, dawać mi to hajs, dawać mi to. Nie mogę tego wypożyczyć? Nie mogę chyba. Jestem u tych przybyków. Nie, chyba nie można jednak wypożyczyć, jak mi się wydaje. Zaraz zobaczę, czy mi zapłacą. Trzeba chyba od razu ten, chyba... Nie, da się wypożyczyć, sorry. Wyślij pociąg? Dobra, tylko gdzie on jest później? Wyślij pociąg? Mogę wysłać pociąg. W ogóle nie możemy jakoś... Dobra, trochę drogo, ale wypożyczę. Dam radę. Dobra, wypożyczam. Wybrany pojazd jest... Dobra, pojazd ze sklepu! Ze sklepu mogę odebrać! Dobra, mam go. Ej, weź się tabulatorem przez kipujcie. O, jest! O, teleportacja! Jestem! Dobra, ej, a dlaczego w kilka osób nie mogę jechać? Czy mogę? Wsiąść? Nie możesz. Każdy musi mieć swój. Żartujesz sobie. Jest mój nie mogę wejść. Nie mogę. Gdzie my jesteśmy w ogóle, nie? No zobacz na mapie. A, tu jesteśmy, dobrze. Jesteśmy teraz... Nie bierz mojego traktora czasem. Ej, Bladi, wysiądź na chwilę z tego auta, bo chcę tam się tepnąć. O, dobra, jestem. Dzięki. Plaga, gdzie ty jesteś, powiedz mi? Wysyłam pociąg. Żegnajcie! Czemu wysyłasz pociąg? Ej, mogłeś to sprzedać? Ej, my jesteśmy koło młynu. Właśnie wrzuciłem to i wysłałem to... pociągiem, Blaga. Chyba to sprzedam wtedy, nie? Ostry drifcik! Chyba. Jaki on drift robi? Ja cię kręcę, to jest darowizna, kurde. Żebyśmy w ogóle coś dzisiaj skończyli, to ja spróbuję całe te pole zakosić. O, dobry pomysł. Ej, a zarobiliśmy cokolwiek w ogóle? Furman, patrz jak co mówisz, Plaga? Zarobiliśmy cokolwiek? Chyba nic. Prawie jak złomek, kurde. Co nie? A masz resztę pod spacją? To mam? Ręczny pod spacją masz. Ręczny? Poczekaj, nie. Użyj klaksonu, poczekaj. Ops. Klaksonu mogę używać. O. Brawo. Lowrider, kurde. Właśnie, ja zapomniałem, przecież trzeba pod home'em trzeba wcisnąć światło ostrzegawcze, żeby jeździć kombajnem. Zobacz. A ciekawe, po co? Ale z tak nie można wejść. A jedź teraz. No. Stoję w miejscu, dobra. Wiecie, że... O kurde. Pod C można kamerę zmieniać, jakby ktoś się interesował. O, z pierwszej osoby mogę jeździć, ale wesoło. No. Dobra, to jest auto terenowe, co nie? Trochę prawo łamie. Dobra, ja się zgubiłem ogólnie w mieście, zobaczę gdzie ja w ogóle jestem. Jestem tu i jadę nie w tą stronę, którą ten. Nie jadę na pole. Bladi, dostałeś jakieś pieniądze teraz za to, co ja tam dowiozłem, czy nie? Tak, chyba dostałem, wiesz? Czyli, to jest chyba na tej zasadzie, że host ma wszystkie pieniądze. No, chyba tak. I po prostu mogę kupować. Nie, Bladi będzie zarządzał pieniędzmi. To trzeba to. No bo ja jestem tutaj od finansów, co nie? Będziecie mi mówić, co kupować i będę zarządzać. Kup tą zbierarkę, żeby no właśnie. Musiano zbierać. Dobra, zaraz, już jadę do was, zaraz kupię. Oh my god. Dobra, ja już sobie napełniam zbiornik, jak coś. Dobra, ja już podjeżdżam do ciebie zaraz. Nie no, spokojnie. Zanim ja go napełnię, to prawie całe pole pewnie jest. O nie. A nasze pola są które, powiedzcie mi? To jest zielonym. To jest zielonym. Aha, czyli mamy tylko dwa pola, tak? Dobra, z drogi. Okej. Na skróty. A można rozwalić maszynę tam zderzając się z czymś? Nie wiem, nie próbowałem. Właśnie nie chcę, bo to jeden z dwóch naszych traktorów. Szkoda by było. Yo, furman. Dzień dobry. Dobra, Admiros. O, hajs dostałem za coś. Co żeście zrobili? Może pociąg dojechał. No. Może dojechał. Wysłałem pociąg. Tylko, że ja nie dostałem hajsu. No nieźle. Ja też nie dostałem. Dobra, to teraz powiedzcie mi, co mam kupić. Co będzie nam potrzebne? Przyczepy samozbierające to są. No. One są... Kurde, dziwne jest to menu. Poczekaj, co jest nam potrzebne? Mam już zero. A, bo to menu się... Jak... Paczkarka, na pewno paczkarka. No. Paczkarka, dobra, szukam paczkarki. Ile mamy minut nagrania? Pakowanie, bel, coś tam, bele, 19 bele, minut. Coś takiego. No to luz. Paczkarnia. Pa. Ogólnie chociaż taki, w sumie... Taki protip, jak przesuwacie tym scrollem, to przesuwa o jedną pozycję, a nie o jakieś tam kilka. No właśnie, pokos słomy. Teraz. Ej, nie wiem w ogóle, co to jest ten pokos słomy. To jest takie zielone coś. Admiros, o, wysuwasz, dobra. Wysuwam, czekaj.
Mam zapełniony w 9% zbiornik. Uuu, to jest, masz dużo, nie? Ale ja założę, wiesz. O, już samo się włączyło, dobra. No. To jest drogie. Znaczy, już? Dobra. No ale już, można, bo to tam, wiesz, miałem mało zbierane. No. O, plaga. Zazwyczaj nie wiem, jak ja, ma, jak ja obserwowałem, to tam nikt. Ej, no ludzie. Jaką mamy furę ładną. Jakoś inaczej się może. Wiesz co, takie to zielone gówno, przyczepy samozbierające się nazywają chyba. No. Przyczepy. Acz wyłącz kombaj. Gdzie to jest? Włączyłem światło ostrzegawcze, co nie? Ja nie wiem, czy to jest za drogie. Ja za... Tak, ogólnie rzecz biorąc, przyczepy samozbierające. Mam jakąś przyczepę samozbierającą, ona kosztuje aż 31 tysięcy. Wow. To jest strasznie. Ale mogę wynająć. To jest wynajęcia. Kupno kosztuje 31, ale mogę wynająć. O. Ej, widok w ogóle z pierwszej osoby jest super. Tak? Jak się kosi, co nie? Jak w realnym życiu. Jak w realnym życiu. Ej, za 3,5 kafla mogę wynająć ten zbieracz, co nie? To wynajmując? No. Tylko, że to potrzebuje traktora, co nie? Bo to ktoś musi ciągnąć. Mamy traktor drugi. Mamy jedno, dobra. Dokładnie. Ale zbieracz samo... czego zbieracz? To jest maszyna siana. Samozbierająca. Tak. Ale to nie jest siano. To jest słoma. To też słomę zbiera. No, no dobra. Z tego, co tam widziałem. Przyczepa samozbierająca zbiera trawę, siano lub słomę. Może również zbierać plen. Okej. I o to chodzi. Dokolwiek to nie jest. Wybierz, wypożycz. Tak, wypożyczam. Wybrałem. Możesz odebrać może ze sklepu. Dobra, tylko teraz ze sklepu trzeba odebrać. Dobra, to jadę ciągnikiem. Ej, a nie lepiej autem? Autem nie da się podłączyć. Nawet nie, trzeba to podczepić pod ciągnik chyba. Myślisz? Tak. Też jestem ze wsi. Czyli no właśnie, ten pod auto blat i chciał podłączyć. Dobre. Przyczepę samozbierającą, yeah. Ej, w ogóle jak się kliknie odwieźć, to przenosi nas autobus na to miejsce. To weź ten, weź przyjdź na chwilę, zobaczy. Mogę tam wejść? Nie, weź escape'em na ten sklep i odwiedź. Ale ci autowa gierka, nie? Ej, na streamy to jest po prostu idealna, co nie? No, będziesz sobie jeździć tylko Ja na przykład oglądałem jakiegoś streamera, co grał w 15, no to... Dobra. Furman? On chyba 24-godzinnego streama robił z tej gry. To jest taki, do ciągnika, nie tylko. Czuję streama. Dobra, jadę ciągnikiem, jakby co. Dobra. Farming Simulator. Dobre miejsce, dobre miejsce. No, Farming Simulator, muszę przyznać, tak, to jest bardzo dobre do streamów. A to nawet ładnie wygląda, kurde. No, a jak, bo wiesz, to jest gra rozwinięta, to nie jest... Grałem kiedyś 13, to wyglądało gorzej niż kurka wodna. Co to? A, Boże, się przestraszyłem, podbijam do Admirosa, to strasznie głośne takie było. No tak. No. Dobra, jadę. Dobra, to wy sobie pracujcie tutaj, zarabiajcie hajsik. No. A ty będziesz zbierał hajsik, dobrze. No, wydaję hajsik. Ja tutaj zarządzam naszym budżetem, co nie, jestem od budżetu. Budżetu. Zarządca, no. Dobra, to ja sobie pojeżdżę moim pick-upem, czego wypożyczyłem, póki jeszcze go Ale to co? Co w końcu kupiliśmy? Patrz kartę? Czy zbierarkę? Wynajęliśmy w zasadzie. Wynajęliśmy, przepraszam. Aha, a nie lepiej było wziąć... No dobra. No drogie kredyt? Jest kupienie, w sumie. Co nie. No bo kredyt? Słomę to możesz sobie... No można wziąć kredyt. Nie. Bloody. Prowidencie. Jedziesz kredyt na pół miliona. Bierzemy kredyt? No dobra. Rozkręcamy biznes. 4 traktory. 10 milionów. Może się drugi kombajn kup. Drugą tą dawaj, przyczepkę. Ej, weź wydaje, ej, Bloody, może załatw jakieś dotacje z Unii. O, pojedź do tego, do O, sorry. Oła, co się wydarzyło? Panie, się coś pan! Cześć, chciałem zatrąbić, ale nie wiem jak. Aha. Zero u mnie jest napisane, że klasą. A, dobra. Dobra, przyłączyłem. Sorki, nie zauważyłem dobra, cię. Wybaczam. Uwaga, jadę. Zbierać siano. Boże, ileż to zostało tego no pola? Nie, ja tego... kości. Nie, no ja już się zaczynam denerwować, Ej, co nie? Wynajmijcie pracownika. Wiesz, wspomnienia nie, wracają, co nie? Z dzieciństwa. Nikt nie mówił, że ten, że to jest ważne, co nie? No. Pierdzielamy. To tak, żniwa to jest ogólnie najgorszy okres czekaj, dla mnie. O, podstawy rolnictwa mam. Znalazłem książkę. Farming, a jedź Admiros dookoła pola, że teraz skręć w prawo i jedziemy, wiesz. Uwaga! No wiesz co, to będzie takie trochę trudniejsze. No dobra, no, ale dobra. Ja cię dogonię, to ty jeździ jak ci wygodnie, bo ty i tak masz zbiornik, to ja cię będę doganiał. No dobra, to wiesz, no będę omijał, jak będę jeździł dookoła. Tak myślisz? No dobra. Czy ten zbierać? No dobra, w sumie to jolo, dobra. Sobie. Ej, w każdym razie, uwaga, słuchajcie, mam 10 rodzajów roślin. Pszenica, jęczmień, rzepak, słoneczniki, soja, kukurydza, rzodkiew, oleista. Ziemniaki, tak. Buraki cukrowe i to ziemniaki, pole. Buraki, ziemniaki, kurczaki, nie? Ziemniaki. Dobra, to jest ten. No. Co tu mamy? To są plony. Oranie. Użyj pługa lub kultywatora, by napowietrznić glebę przed rozpoczęciem siewu. Sianie. Do obsiewania pól można używać siewnika. Załaduj maszynę nasionami z palety. Znajdziesz ją obok swojego domu, ale możesz zawsze dokupić nową w sklepie. Umieścić w wybranym miejscu. Kiedy już napełnisz siewnik, możesz najechać na pole i aktywować go, by zacząć siew.
Istnieją siewniki takie jak Waderstat, Rapid A6S, które kulturują i sieją jednocześnie. Przeczytaj opisy siewników w sklepie. Myślę, że to będzie drogie. No to tak. Będzie. Zbieranie. Kiedy plony dojrzeją, użyj kombajnu w odpowiednim osprzętem. Przeładuj plony do przyczepy. Wtedy mogą już zostać sprzedane w odpowiednim miejscu lub złożone na przechowywanie. Mogą być sprzedane w odpowiednim miejscu lub złożone na przechowywanie. No dobra, czyli możemy to przechowywać lub sprzedać? No. Rośliny okopowe. Uprawa ziemniaków i broków cukrowych wymaga specjalnych siewników i kombajnów. Najprostszym i najszybszym sposobem zbierania ziemniaków i broków cukrowych jest użycie specjalistycznego samobieżnego kombajnu. Niestety taka maszyna jest dość droga. Obrabianie roślin okopowych. Tańszą alternatywą jest użycie ciągnika w odpowiednim odsprzętem. Robi się to dwuetapowo. Ogólnie w tą grę można grać w nieskończoność i myślę, że tak będziemy grali. Dokładnie. Rzodkie foleista. W ogóle jest jeszcze inna. Rzodkie foleista to wyjątkowy rodzaj uprawy. Po dojrzeniu nie zbierasz jej, ale przekopujesz. Kiedy rośliny są już widoczne, możesz użyć na swoim polu kultywatora. Nazywa się to nawozem zielonym. Kurde, jakie to skomplikowane. Co to jeszcze? Zwiększenie plonów. Po obsianiu pola możesz zwiększyć plon nawożeniem, aby osiągnąć najlepsze efekty. Użyj nawozu do 3 razy, zanim rośliny dojrzeją. Pamiętaj jednak, że nawożenie daje efekt tylko raz podczas każdej fazy wzrostu. Trzy razy się ogólnie nawozi. Każde nawożenie zwiększa plon o 30%. Roślin. Jeśli więc użyjesz nawozu 3 razy, otrzymasz o 90% większy plon. Zaoranie pola dodaje jeszcze 10%. Jeśli więc odpowiednio orzesz oraz nawozisz, możesz uzyskać nawet 100% większy plon. Czyli twoje zbiory są się podwoją. To nie jest źle. Rozrzutnikiem nawozu, rozrzutnikiem obornika. No dobra, to takie podstawy a propos... O, a furman zbiera tam, widzę. To jest ta nasza ciężarówka zbierająca? Tak. Jestem mikrofon wyłączony, nie wiem jak długo. To tak, jest jeszcze coś... Chyba na długo, bo cię nie słychać od 5 minut. Jest jeszcze coś takiego jak wiedza zaawansowana, trawa, siano, że można trawę ścinać, uprosić zbieranie trawy. Warto jest... O kurde, jakie skomplikowane, że użyć, co to jest? Używanie trawy. Możesz użyć trawy do karmienia zwierząt. Zrobić z niej kiszonkę lub sprzedać bezpośrednio w punkcie skupu trawy. Tak, możesz zrobić z niej kiszonkę, a później mieszasz to jeszcze z sianem i słomą i wtedy zwiększasz produktywność krów. Dając im taką mieszaninę, co nie? Oczywiście musisz mieć specjalną maszynę, żeby to wszystko zmieszać, co nie? Ja cię kręcę. No tak, nie ma nic za darmo, nie? Serio. Tak, Dani, to będzie seria na 2 lata. A mówią, że rolnictwo to jest prosta sprawa, kurde. Tak, jasne. Transport, opieka, świnie, krowy, pasza mieszana, gnojownica, obornik, owce, kury. Tak, jest. Ja cię sadzenie drzew, jakieś bale, czyli ogólnie ścinanie tych drewna, co nie? Zrębki, usuwanie pniaków, dobra? I tu jeszcze podsumuję jakieś ogólne, takie kurde, dobra, jest tego, zarabianie pieniędzy, co nie, ceny. To przeczytaj. Wzrost popytu, finanse, obiekty przynoszące stały zysk. System, dokładnie. O, obiekty przynoszące stały zysk, to jest fajne. Możesz umieszczać na mapie ule, panele słoneczne lub wiatraki, są one stałym źródłem zysku. Tak, zgadza się. Szklarki pozwalają produkować pomidory lub sałaty, aby na nich zarobić, musisz napełnić wodą zajmując się, dobra. Do tego jest dużo strasznie. Finanse. Co jest na ekranie finansów, możesz zobaczyć przychód i wydatki na dany dzień, a także za poprzednie 4 dni. Czyli zarządzanie finansami, ceny, sprzedaż plonów. Dobra. No dobra, tak po krótce. Gdzie to? Aha, to jest jeszcze dalej. Pieniędzy, sklep. Działa się, gra. A, myślałem, że się zderzyliśmy trochę. Różne. Dobra. Jest trochę tego, ale uważam, że to jest do ogarnięcia. Dobra, jak tam idziecie, kurman, w zbieraniu? Pokaż to. Mozolnie, ale... Dzięku, czy te pole się kiedyś skończy? No nie. Ej, ogólnie, wiecie co? Wydaje mi się, że będziemy musieli robić jakieś takie tematyczne odcinki. Że na przykład to jest... W pierwszy odcinek rąbiemy ścinanie. Tak. Robanie, rżnięcie paliw. Rżnięcie pola, na przykład pierwszy odcinek. A na przykład drugi odcinek, coś tam, takie tematyczne, co nie? No. O kurne. Dobra, te pole się nigdy nie skończy. Idzie, Furman? 62% załadowania, ale ogólnie mi się zdaje, że z tego trzeba jeszcze będzie snopki zrobić. Może. No. Czyli trzeba kolejną maszynę jak wynająć. Jak snopki? No, kolejną tak maszynę trzeba wynająć. Bo on to jest taki ale snopki, czyli... Czyli te takie sześciany. Nie, to ta maszyna jeździ i zbiera to od razu stąd. To ja to mówię, ale nie robi snopków. No właśnie, mówiłem, żeby kupić tą,
tą maszynę, co robi od razu snopki. Nie, to my mamy tylko tą zbierającą. Bele, bale. Dobra. No to co, no to zbieramy to. Sprzedamy to w cholerę. Ej, to może spróbujcie to zawieźć do jakiejś do jakiś stuk z tego zrobić, co nie? No coś wymyślimy tutaj. Może się da w tej grze, co nie? Bo to robisz. Możesz sobie zrobić bele albo sobie stuk po prostu robisz i trzymasz to tak luzem. Dobra, no. To tak ogarniemy. Albo to w ogóle sprzedać. Tylko nie wiem, czy to, znaczy tak w Polsce tak się robi, ale w Niemczech może tak nie robią. Może oni są tak zaawansowani, że tylko bele robią, co nie? Może. Z tych bel po prostu Ej, Admiros, ale my przecież jesteśmy w Sosnowcu. Właśnie. To tak, no, zapomniałem. To jest zwykły sosnowiec, no panie. Czuję panie się jak u siebie w domu, wiesz? No panie Admiros, no. Ty czego ty się spodziewałeś? Sosnowiec jest tutaj teraz, wiesz, taki swojski klimat. Jest. No. To tak, Blady, patrz, chcesz pojeździć trochę? Daj mi pojeździć, ja też chcę trochę pojeździć. Dobra, wsiadaj. No. Dobra, powiedz tutaj, ten pomysł. Jak jeszcze tego dużo zostało? No, masakra. Dobra, ale patrz już, ile mamy w tej, na pace, nie? O, dobra. No. I włączyłem teraz. A ty masz czasem pełne te chłopaki? Ja jeszcze nie. Ile procent? A, to jest opuść, dobra. A gdzie to jest napisane? Pod paliwem masz, taki niebieski paseczek. A, to jest 67 dopiero. Dobra, no to luźno. My. Ej, ty masz tempomat włączony? Poczekaj. Na 10 tego, na 10 km proszę na godzinę. Proszę cię, my będziemy zasuwać. No, to proszę to zrobić. Tysiąc za godzinę. Popatrz, i wszystko zbiera, zwiększyłem ten moment. Dobra, no. Jeszcze zwiększymy. Dobra, rozpędzam się do nuklearnej prędkości. Ej, patrz jak szybko, widzisz? Tak się to robi, Furman. Ty się odpierniczałeś. Zobacz, Blady, ile masz już zapełnienia. Bo mi od godziny płacą, no to a gdzie jest napisane moje zapełnienie? Pod paliwem, po prawej stronie. Dokładnie, na dole. Takie niebieskie. O kurde, prawie mam 100. Co jak będę miał 100? To będzie, no to musisz to zawieźć gdzieś do jakiegoś magazynu. No. Musicie poszukać na farmie poszukaj. Tu mamy chyba puste pole. Co ty gadasz? Siup, dobra, no. To? Zaraz setę. Ej, to tam trzeba je zaorać i zasiać coś. One chyba jest zaorane ogólnie z tego co. Tak? Czekaj, zobacz na mapie, może coś tu jest napisane. No to co? Dobra, trzeba je skultywować i posiać tam coś. Dobra, mam full, gdzie to mam zawieźć teraz? Do magazynu, czy idzie od razu sprzedać? Możesz od razu sprzedać w sumie. Dobra, gdzie to się sprzedaje? W którym miejscu? Nie mam pojęcia. Wiejski elewator? Tak strzelam. Może. Biogazownia? Coś muszę do góry, sprawdzić. Do góry. Ale nie, bo tam jest błędą. Ale wstyd, jeździłem bez świateł, zobacz. Uuu, to słabo, nie. Ja też bez świateł. O nie. To jest po to, żebyś mógł w nocy zaorać sobie pole. Z tyłu sobie odpaliłem nawet. Ło, teraz, ale tu też trzeba. Dobra, wiejski elewator zbożowy to jest to, tak? Chyba, a czy nie, czy to na pewno sprzeda? Czekaj, ja tam w sumie mogę się teleportować. Nie, nie, tam sprzedajesz zboże. Siano raczej. Ja do młynu sprzedałem zboże ostatnio. Wiejski elewator zbożowy? Czy może to tam będzie. Zobacz. A spróbuj. Podnieś tam. Wydaje mi się w sumie. Już miał co robić. Dobra, ja jadę sprzedać mój ciężko zarobiony, ciężko zebrany. Swój? Siano. Okej. Okay. A, przepraszam. Ale będziemy mieli pole, ja cię kręcę. No chłopie. Mi się włączyło nagrywanie? No way. Bla. Ale dobra, nie jest źle. 27 minut, to dopiero pod koniec mi się dziś włączyło. A już jak 32 minuty, właśnie. Powoli tutaj pierwszy odcinek można kończyć. No chyba nie skończymy tego pola w tym odcinku, sobie. Wiesz? Poczekaj chwilę, bo mi się włączyło nagranie, to muszę włączyć. Dobra, ogólnie rzecz biorąc, włączyło mi się nagranie niestety, a szkoda, bo był fajny moment. Był taki moment, że zbierałem sobie za pomocą zbieracza ten, jak to się nazywa? Siano. Słomę. Zbierająca przyczepa. Tak. Słomę. Jaki fail, wyłączyło mi się nagranie pod blisko końca. No niestety, w każdym razie teraz jadę. Może jeszcze to spróbuję sprzedać, co nie? Teraz jadę gdzieś spróbować to sprzedać, bo zebrałem to i zobaczymy, czy się uda. Dobra, jak wyłączyć ten pomad? Trzy. Trójką. Jedź po prostu na wuj. No w sumie. Ej, no, ogólnie są jeszcze takie zgrabiarki, które układają trawę, siano lub słomę w rzędach, które pomagają ten zbierać. To wiesz, to już jest takie. To kiedyś. Wyższa technologia. Kiedyś, co nie. Nie jest to aż tak bardzo potrzebne. Traktorem. Dobra, nie wiem jak. Chyba i tak maksymalnie ustawiłem. 43 to chyba maksymalna prędkość traktoru, jeśli chodzi o ten pomad, nie wiem. No, tylko że on jest przyczepą, więc dobra. Może być. Zaraz zobaczę, czy to tutaj, bo tutaj jest jakieś miejsce, to może tutaj mogę sprzedać te wszystkie rzeczy, które nazbierałem. Teraz jestem, to jest ten skup? Tutaj? No właśnie, nie wiem. Może to tutaj. Wydaje mi się, że słomy, no tak chyba nie bardzo można sprzedać, bardziej bele, co nie? Ale no nie wiem. Nie. Może kupią, zobaczymy. Dobra, zobaczymy, że kupią, co nie? Może oni potrzebują, to jest to słowie. To ja pochodzę i popatrzę. No. Biedne miasto bardzo jest, wiesz, oni... Idź tam dobra, popytaj, może jakiś chłop będzie chciał kupić tam dla świni, co nie? No. Może ktoś chce kupić, zwinie bele i sprzeda drożej, dobra, nie? I co, ja tu mam to opuścić, Furman?
Coś mało nam zostało, Admirosie. A zobacz, co jest napisane. No tak, powinien ci hajs lecieć. Kurde, tego ja bym bardzo powiedział, że połowa. Tylko, że ja mam 87% załadowania. To do Silasa to zawiedziesz. No, tak zrobię. Poczekaj, opuść ładowacz V. Nie, to nie to. Nie, nie, to nie to. To nie to. Już rozładować. Poczekaj, właśnie patrzę. Dobra, możesz jechać rozładować, a ja po prostu sobie załaduję zbiornik. A ja tu dobiję, wiesz? Tu chyba jeszcze tylko siatka. Tak, tak, tak. Dobra. Słoma nie jest przyjmowana, nie. Aha, zajebiście. Zaraz wam spróbuję powiedzieć, poczekajcie, zacznę. Dobra, to co, kończymy ten pierwszy odcineczek już? Może dokośmy już do końca, bo tu zostało parę minut roboty, nie? No to już poza odcinkiem dokosicie sobie. Tak? No, chyba tak zrobimy, synie. No. Dobra, tak się będzie dał pierwszy odcinek Farming Simulator 17, elo elo! Elo elo!